Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest sobota, ja w soboty nie pracuję, ale postanowiłem dzisiaj nagrać dla Was film, ponieważ nadarzyła się okazja, niestety nieszczęśliwa okazja dla właściciela tego pojazdu, moi kochani, ponieważ poleciał mu tutaj cylinder. Złamał się chyba pierścień, ja z tego tak po mojej krótkiej, szybkiej ekspertyzie stwierdziłem, że się złamał pierścień górny, no wpadł do kanału i po prostu skiereszował cały cylinder z tłokiem, co za tym idzie. No niestety jest to wszystko do wymiany, ponieważ no taniej jest kupić teraz cały zestaw, przepraszam, nas mnie swędzi, niż szlifować, kupować tłok i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co chciałem powiedzieć, moi kochani. Ja ten film nagrywam dlatego, że do niedawna dostawałem mnóstwo maili od kilkunastu osób z zapytaniem, co się dzieje, bo wyłamało mi pierścienie, porysowało cylinder, zakładam nowy, odpaliłem silnik, przejechałem 2 metry, znowu to samo. I tak z 5 razy wymieniali cylinder. Moi drodzy, sprawa jest bardzo prosta. Musicie po prostu sobie po wymianie cylindra, przed wymianą cylindra, po zdemontowaniu cylindra, musicie sobie, moi drodzy, zwrócić uwagę tutaj, ja zaraz Wam zbliżenie zrobię, zobaczycie sobie, o co mi chodzi, co chcę Wam pokazać i przekazać. Zobaczcie, mamy tutaj korbowód. Chyba nie w tą stronę przekręciłem kamerę, przepraszam. Jest korbowód, jest komora korbowa w silniku. Tam, gdzie pracuje wał korbowy, tutaj w tym miejscu. Może inaczej. Ustawię kamerę. Poczekajcie chwilkę. O. W silniku w tym miejscu mamy komorę korbową, gdzie pracuje cały wał korbowy z korbowodem. I pamiętajcie, że silnik dwusuwowy pracuje górą i dołem. Dlaczego górą i dołem? Jak wiecie, mieszanka jest przepompowywana, moi kochani, z dołu, zaciągana do cylindra, kiedy tłok jest u góry, robi się na dole podciśnienie. Jak tłok się już jest w martwym górnym punkcie, w połowie otwiera się okienko i wciąga tym podciśnieniem nam tą mieszankę z gaźnika. Następnie tłok idzie na dół i tą przepompowuje tą mieszankę przez łożyska, z mieszanką olejową już musicie pamiętać, tak to działa. Przepompowuje przez łożyska i przez te kanały, które mamy z boku w cylindrze, do komory sprężania, do komory spalania. Tłok wędruje do góry, zapalenie mieszanki i tak cykl się powtarza. I teraz jeśli my mamy uszkodzony cylinder i resztki tego pierścienia, czy tam pierścień z tłokiem, resztki tego tłoka i pierścienia wpadną nam na dół do komory korbowej, to nie liczcie na to, moi drodzy, że wy to wyciągniecie, włożycie i to będzie Wam działało, ponieważ te wszystkie drobiny, które tam są w silniku na dole, one z powrotem wchodzą w obieg pracy silnika, więc przedmuchiwane są do góry i strzał. No i dziękuję, znowu to samo. I niektórzy robili tak z 5-6 razy i mieli problem z tym, dlatego postanowili dać sobie spokój, bo coś nie tak. Więc moi drodzy, pamiętajcie, że komorę korbową trzeba czyścić. Najlepiej jakiś cienki magnesik na takim, ja Wam pokażę, mam taki wysięgnik z magnesem. No, ja mam taki magnetyczny chwytak, aczkolwiek on jest już za gruby, powiem Wam szczerze, bo jak będziecie mieli wał sportowy, on jest tak zrobiony, że tam korbowód ma tylko po 2 mm prześwitu między wagami, więc nie ma możliwości włożenia między... Ja Wam pokażę taki wał sportowy z innego pojazdu. Poczekajcie. O! Tu jest taki wał sportowy z Peugeota, z silnika peugeotowskiego. To jest wał do sprzedania, to jest używany wał, ale jest w idealnym stanie. I zobaczcie, jakie on ma małe prześwity. No tu może przesadziłem, ale ten ma akurat około 4 mm. I patrzcie, tu akurat włożę jeszcze ten magnes, żeby wejść tam na dół do tej komory, prawda? Żeby te wszystkie drobiny tych pierścieni zebrać. Ale wały korbowe na przykład w tych silnikach są tak wąskie tutaj i korbowód jest też wąziutki, że one tutaj są na pograniczu styku z tymi wagami, więc już tu się nam ten magnes nie mieści, więc musicie albo sprężonym powietrzem to sobie wydmuchać, albo jakimś magnesikiem cienkim, no ale to musi być magnes zamontowany na czymś, pamiętajcie, na czymś bardzo, bardzo
że tak powiem, stabilne, musi być, no magnes musi być trzymany przez coś, bo jak ten magnes wam się w środku do wału przyklei, no to albo was czeka rozbieranie silnika, albo wyjmowanie tego silnika z ramy. Ja z reguły do takich rzeczy wyjmuję silnik z ramy. Nie chcę tutaj robić zbędnej roboty, ponieważ jest to poradnik dla domowych mechaników, którzy chcą sobie sami zrobić. Jeśli ktoś ma bardzo wprawne ręce i spokój, przede wszystkim spokój i cierpliwość do tego, to jest to w stanie dobrze zrobić, moi drodzy, nawet w ramie wymienić taki cylinder. Pod warunkiem, że wyczyścicie sobie wnętrze tej komory korbowej, bo to jest bardzo ważne, pamiętajcie, tam musi być czysto. Ważną rzeczą jest to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem, jak kręcicie wałem korbowym, czy łożyska nie szumią. Łożyska szumią, moi drodzy, to jest taki specyficzny dźwięk, a jeśli pokręcicie sobie takim rozebranym silnikiem, wałem korbowym na sucho ręką, to będziecie wyczuwali takie już chropotanie, takie naprawdę niepokojące dźwięki. No, silnik musi chodzić gładko i musi chodzić cicho, tak? Pracować, chodzić. No tak, umówmy się potocznie, że tak będziemy mówili. Musi pracować bardzo cicho, obracać się cicho. Jeśli wyczuwacie jakiś szum, kręcąc tym wałem, to znaczy, że te łożyska są niestety do wymiany. I założenie nowego cylindra, nawet po wyczyszczeniu na te łożyska, ten silnik będzie pracował, ale on będzie krócej żył. Te łożyska się po prostu znowu rozpadną i znowu zrobi się to samo, co z pierścieniami. Koronki łożysk się rozpadną, rozwalą wszystko i szkoda waszych pieniędzy i nerwów przede wszystkim, bo po co się denerwować i tracić pieniądze. No, pieniądze też są ważne, ale zdrowie psychiczne jeszcze ważniejsze, żeby się nie denerwować, prawda? Dlatego niektórym ręce opadają i próbują tam coś, że tak powiem, się ratować. Piszecie do mnie bardzo dużo takich maili. No nie jestem na wszystkie w stanie odpowiedzieć, bo jest jedno pytanie i w 20 mailach to samo pytanie muszę to odpisywać. Nie jestem w stanie zrobić kopii w klej, bo tak się nie robi. Ale tak jak mówię, ja teraz zamontuję tutaj cylinder. Ja już to sobie wyczyściłem, wydmuchałem sprężonym powietrzem. Resztki pierścieni wyciągnąłem tym magnesikiem. Nie zawsze jest to 100% gwarancja. Może coś się wbiło do tego karteru, no ale jeśli macie możliwość, zajrzyjcie tam do środka, latarką zaświećcie. Ja mam taki specjalny endoskop, którym sobie sprawdzam i wiem, że tam nic nie ma, bo jest to już prześwietlone. Więc moi drodzy, pamiętajcie. Bardzo, 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 bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że wydechy, takie jak tutaj, takie dyfuzory, pracują w ten sposób, że fala uderzeniowa odbija się z powrotem i wraca do cylindra. I pamiętajcie, że jeśli tutaj wpadnie pierścień, kawałek czegokolwiek, musicie też ten wydech wyczyścić, ponieważ siłą tych podmuchu tych wszystkich tych tutaj oparów, spalin, może dojść do tego, że ten kawałek, jakaś mała drobina wpadnie z powrotem do cylindra i znowu mamy problem, moi kochani. Także pamiętajcie, komora korbowa do wyczyszczenia, wydech do sprawdzenia, wysypujemy go, dmuchamy powietrzem sprężonym, tym bardziej, że tutaj jest, jak widzicie, zastosowany wydech wysokoobrotowy Yasuni. On bardzo wysoko kręci i naprawdę szybko pracuje, daje temu silnikowi niezłego kopa, więc musimy pamiętać o tym, żeby to czyścić. Naprawdę, bardzo ważne, czyśćcie też wydechy, sprawdzajcie, czy tam czegoś nie ma, potrzęście to, zdemontujcie, żeby nie narobić sobie w przyszłości znowu tego samego, co się stało. Ten silnik pracuje na 50 cm sześciennych w oryginale, ma tutaj dozownik i powiem wam, że naprawdę ten silnik daje radę. Ten silnik bardzo pięknie pracuje, ma niezłą moc, jak na 50. Prędkość też jest fajna, bo około 70 na godzinę przy tym wydechu. Także niekoniecznie trzeba robić tuning na 70, bo jak wiecie, każdy tuning, zwiększenie mocy powoduje to, że ten silnik nam krócej żyje. Przede wszystkim do 70 musimy zamontować wał mocniejszy, bo wiadomo, standardowy wał też nam będzie pracował, wytrzyma, ale na pewno krócej. Moi drodzy, ja to poskładam. Pokażę wam, jak to jest złożone. Odpalimy sobie silnik, zobaczymy, jak on sobie pracuje, czy tam jest, aby wszystko w porządku. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem, moi drodzy, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby te wszystkie powierzchnie tutaj, na których jest położony cylinder, te przylgnie cylindra do karterów, muszą być bardzo dobrze wyczyszczone z resztek starej uszczelki,
Nieraz się spotkałem, że ktoś po prostu zostawił kawałki uszczelki, to wystarczy, że to są małe kawałki uszczelki. Musicie pamiętać też o tym, że takie wszystkie prace przy wyprodukowaniu takiego silnika, przy produkcji, są mierzone na mikrometry. Więc taki kawałek uszczelki, który ma tam powiedzmy pół milimetra grubości, może spowodować to, że kładąc nową uszczelkę, wy odciskacie na niej jakieś tam, że tak powiem, takie miejsce, gdzie robi się mikro taka szparka. I już ten silnik sobie tutaj dołem bierze powietrze spod cylindra. No i spada jego sprawność. Rzadko to się zdarza, ale się zdarza. Niewyczyszczona powierzchnia przylgni cylindra do karterów. Czy przylgni karterów do cylindra, bo tu mówimy akurat o tej obudowie silnika. Ponieważ nowy cylinder jest zawsze czysty. Plus niedokładne dokręcenie z niedokładną siłą głowicy z cylindrem powoduje to, że robią się właśnie takie inne problemy z wyregulowaniem gaźnika, z uruchomieniem silnika. On będzie pracował, bo on odpali, ale po nagrzaniu robią się tutaj już większe, że tak powiem, szpary i powoduje to jakieś problemy z regulacją gaźnika i mocą silnika. I dobra, ja wam za chwilę jeszcze pokażę elementy z tego silnika, co z nimi się stało, żebyście mogli zaobserwować, jakie tam się porobiły niedobre rzeczy. A niedobre rzeczy to porobiły się takie, zobaczcie na głowicę, bo to jest dwuelementowa głowica, to jest głowica komory spalania, a potem jeszcze mam taką pokrywę tej głowicy, w której krąży ciecz chłodząca. Zobaczcie, powbijały się resztki pierścienia. One się potem dobiły do tłoka, to trzeba wszystko wyczyścić, to musi być gładkie, papier ścierny. No i lecicie z tematem. Ja nie mam z tym problemu, bo ja to sobie wkładam do tokarki, leciutko nożem sobie przelecę i mam tutaj, kolokwialnie mówiąc, i mam tutaj bardzo fajnie czystą, gładką powierzchnię. Zatem ja to sobie w ten sposób zrobię. Zobaczcie tłok, co się stało z tłokiem. Widzicie? Uszczerbił się tutaj tłok. No naprawdę, tam działają tak potężne siły, że no głowa boli. Ja wam go pokażę dookoła, zobaczcie. Łożysko nie ucierpiało, bo łożysko jest całe, ale łożysko wymienię na nowe. Na pewno coś tam się odcisnęło na, że tak powiem, na sworzniu. Zobaczcie, jaka rysa w tłoku tutaj. Przy kanale wylotowym akurat to było, także no nieciekawie to wygląda. Przepraszam. I bardzo ważna rzecz, moi drodzy. Czasem tak się dzieje, jak kupicie jakiś filtr stożkowy marnej jakości, jak już słyszę stożkowy filtr w pojeździe, który codziennie jeździ po drogach, nie wiem, jedziecie do szkoły, na praktykę, do pracy. Moi drodzy, to nie jest, filtr stożkowy nie jest filtrem do jazdy na co dzień. To są filtry, przede wszystkim wszystkie te filtry, które możemy kupić tutaj u nas w kraju, takie na znanym portalu aukcyjnym. Za 30, 20, 15, 5, 10 zł. Moi drodzy, ja zawsze sobie zadaję pytanie, co jest wart towar, który kosztuje na przykład filtr stożkowy, gąbkowy, który kosztuje 15 zł, bo takie są. O, pięknie wygląda, ładnie wszystko opisane. A zobaczcie, złapiecie gumę, którą nakładamy na gaźnik, złapiecie filtr, lekko ciągniecie, to wszystko wypada. To nie są filtry, moi drodzy, to są jakieś atrapy, to są jakieś buble, które sprzedajemy. Ja to mówię otwarcie i sprzedawcy mogą się na mnie tutaj, że tak powiem, gniewać, delikatnie mówiąc, ale ja jestem tego zdania, że jeśli jeździmy codziennie do pracy, do domu, do szkoły, gdzieś tam na jakieś wycieczki po drogach piaszczystych, bo nie mamy czystych dróg, musimy mieć normalny airbox, moi drodzy. Ja wiem, że będzie teraz mnóstwo komentarzy w temacie, że co ty, chłopie, plecie bzdury, taki głupi jesteś, że masakra. Ja mam filtr stożkowy, jeżdżę już 1000 km czy 5000. Tylko trzeba pamiętać o tym, że filtr stożkowy nie wyłapuje tych wszystkich najdrobniejszych frakcji. Taki filtr stożkowy, który sobie założyłeś, mój drogi kolego czy koleżanko, kupione na Allegro za 20, dobra, 50 zł dajcie za niego. Dobry filtr stożkowy, profesjonalny, kosztuje około 500 zł, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, naprawdę. To są filtry profesjonalne, gdzie naprawdę silnik dostaje taki przeciąg powietrza i on musi to wyfiltrować mniej więcej, ale to są używane filtry na torze, który jest naprawdę czysty. Na pewno ktoś mi zaraz powie, no a co mi powiesz, jak w krosie się kurzy, tam są filtry gąbkowe takie. Tak, są filtry gąbkowe, z tym, że te filtry się nasącza specjalnym olejem do filtrów, nawet chyba tutaj taki mam.
pokażę wam. Zobaczcie, na przykład firma KNN ma do swoich filtrów taki specjalny olej do filtrów, spryskuje się mgiełką, żeby te drobne frakcje się przyklejały i taki filtr naprawdę po takich jednym, dwóch przebiegach powinno się czyścić. Każdy profesjonalny zawodnik, że tak powiem, sportów motorowych, wyczynowych powie wam to samo. Każdy serwisant wam powie, że co jeden, dwa tory, tym bardziej, że jeszcze jeśli jest suchy teren, to zaraz się go czyści lub tam się wymienia, tam się nie czyści, tam nie ma czasu na to, bo są czasy, więc przepraszam, ktoś mi powie, że nie mam mnie przepraszać, że żyję. To się naprawdę czyści, to albo się wymienia, no po prostu przyjeżdża, wymienia jak w Formule 1, koła się wymienia, tam jeśli ktoś jedzie jeszcze na czas, to tym bardziej. To ci profesjonaliści, którzy się tym zajmują i prowadzą kanały, na pewno przyznają mi rację, bo tak to się wygląda. Tak to powinno wyglądać niestety, ale nie w takim motorowerze, którym jeździmy na co dzień, czy motocyklu do roboty. Takie filtry możemy sobie wsadzić do nosa i też byście się przez to udusili, bo to w ogóle nie filtruje. Dobra, ja chyba zrobię na temat filtrów jakiś odcinek. Muszę to ułożyć sobie w głowie, jak to wam nagrać, jak wam to wytłumaczyć, dlaczego, po co, jak i czemu. Nie pytajcie mnie, który filtr jest najlepszy, bo większość filtrów markowych jest dobrych. A dlaczego, moi drodzy? Ponieważ producenci prowadzą badania na ten temat. Dobra, ja muszę zrobić film na ten temat. Będzie film o filtrach na pewno. Dlaczego, po co i jak. Dobra. Bo filtr stożkowy, montaż filtra stożkowego wiąże się między innymi z problemami wyregulowania gaźnika. I znowu następny temat. Ja wiem, że o tych gaźnikach miało być. Dobra. Widzieliście tłok, jak wygląda. Cylinder jest porysowany. Tu uszczelka akurat bardzo fajnie zeszła, bo została na cylindrze, ale resztki też tam się przykleiły. Wyczyściłem je. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu są tak potężne rysy. O, tutaj w dolnej części. Po prostu się przytarł ten cylinder cały, porysował się. Można by go wyszlifować, wsadzić nowy tłok, a tak taniej i szybciej jest włożyć nowy element. Ja mam części z gwarancją, więc na to będzie klient dostaje 12 miesięcy gwarancji ode mnie. Cokolwiek się z tym stanie, wymieniam bez dyskusji, moi drodzy, bo nie ma o czym dyskutować nawet. Nie ma co wymyślać, że się wysypało łożysko czy coś, jak to większość serwisów robi dużo. Nie wszystkie serwisy, ale ja się spotykam z serwisami, którzy zawsze coś wymyślą, żeby nie zrobić tego na gwarancji klientowi, bo to jest jego wina. Jeśli się wysypie łożysko, które założyłem nowe, bo zawsze łożysko główki korbowodu, to znaczy to na sworzniu, to łożysko, które mamy tutaj w tłoku, zawsze wymieniam nam nowe. Jeśli to nowe łożysko się wysypie i uszkodzi ten cylinder, to niestety muszę to na gwarancji wymienić, ponieważ łożysko trzeba wymienić. Także mimo to, że tamto łożysko na przykład wkładajemy nowy stworzeń do starego łożyska, nie ma luzów, ja profilaktycznie wymieniam, wiem, że to jest nowy element i nie łożysko, moi drodzy, za 7 zł. Nie kupujcie łożyska za 5, 7 albo 3 zł, bo to nie ma już o czym gadać, to od razu tego łożyska nie montujcie. Kupcie dobre łożysko, są japońskie łożyska, zapłaci za to łożysko, nie wiem, 25 zł, 40 zł, niech to jest NTN, niech to jest Koyo, ale nie chińskie łożysko za 3 albo 5 zł, naprawdę, nie warto, nawet za 10 zł niektórzy takie sprzedają. Moi kochani, także mówię, jeśli cokolwiek się stanie z takim łożyskiem, tłokiem, pierścieniem, ja to wymieniam na gwarancji, nie ma dyskusji. Odsyłam do producenta, do hurtownika, który mi to daje. Jeśli jego łożysko się rozsypało, no niestety, ja muszę to łożysko reklamować. Tak to wygląda. Dobra, ja się zabieram teraz za montaż nowego cylindra. Spróbujemy to uruchomić, wyczyszczę tę głowicę i zobaczymy, jak ten silnik będzie pracował. Jeszcze wracając do głowicy. Pamiętajcie, ja mogę sobie stoczyć tutaj leciutko tą głowicę delikatnie, żeby nie zwiększyć komory spalania, bo nie, wtedy nam stopień sprężania spadnie, ciśnienie. Więc trzeba zrobić tak, żeby te wszystkie odłamki, które tu się powbijały, żeby je wyjąć. Jeśli je wymiecie i nie będzie żadnego odłamka, możecie tą głowicę z czystym sumieniem zamontować z powrotem. Jeśli nie dacie rady takiego odłamka wyjąć, niestety trzeba tą głowicę wymienić. Dlaczego? Głowica jest z aluminium, szybciej się rozciąga niż stal. Pierścienie są ze stali
Więc jeśli ta głowica się rozciągnie i ten kawałek pierścienia się poluzuje i wpadnie z powrotem, zgadnijcie, co się stanie. Może, ale nie musi. Tam się to wszystko szybko dzieje, ten tłok szybko pracuje. Także, moi drodzy, może być tak, że znowu będzie problem, więc jeśli nie potraficie wyjąć tych wszystkich kawałeczków tej głowicy, trzeba ją wymienić na nową. Na pewno będą pytania, moi drodzy, jakiej marki cylinder będę zakładał. Nie będzie to Malossi, nie będzie to Naraku, nie będzie to Airsal, nie będzie to nic takiego, jak wy to nazywacie, markowego. To będzie markowy cylinder firmy WM Motor, moi drodzy. Na pewno będą komentarze: o, jaki szajs, co ja to tam, tłoki puchną, oj, moi drodzy. Nic nie puchnie, moi kochani. Tłoki wam puchną, jak założycie 70 i źle wyregulujecie gaźnik, więc tłoki wam będą zawsze puchły i trzeba dolewać wtedy mieszankę do paliwa, 1 do 50 trzeba robić. Wtedy odłączamy dozownik, bo zawsze będzie się przecierało. Ja te zestawy montuję już naprawdę od 15 lat, jak prowadzę mój serwis, kupuję u nich i w życiu nie miałem problemu z żadnym WM-em, powiem wam szczerze. Dlaczego 50 z powrotem? Bo ten silnik naprawdę bardzo fajnie na 50 pracował i będzie pracował. Cylinder też jest portingowany, bo ma dodatkowe kanały, moi drodzy, tutaj wylotowe. Przelot jest naprawdę solidny, bo musicie pamiętać, że jak ja mam gruby paluch, jak ten paluch wsadzę do wydechu i on mi tutaj do połowy cylindra wchodzi, zobaczcie, jaki tu jest duży kanał wylotowy. Na 50, gdzie tanie cylindry po 60-70 zł, 120 mają takie kanały w 50, że palca tego małego palca nie da się włożyć, moi drodzy, no to ten silnik nie pojedzie, więc trzeba wiedzieć, co kupować. A o jakości części, klasach części już mówiłem kiedyś, skąd się biorą ceny niskie i skąd się biorą ceny wysokie. Moi drodzy, teraz następna ważna rzecz. To są zestawy nowej generacji, gdzie są też zamontowane, wyprodukowane pierścienie nowej generacji. I te pierścienie mają specyficzny kształt, są dwa. Jest srebrny, chromowy i jest stalowy pierścień czarny. Czarny na dół, srebrny do góry. I teraz one mają odpowiednią budowę, tu jest chyba nawet napisane, tu akurat nie jest napisane na tych pierścieniach, ale te pierścienie montujemy tylko w jedną stronę, nie tak, tylko tak, one mają taki specjalny skos, one w tym momencie są tak wygięte, a po co? Już wam tłumaczę po co. Jeśli mieszanka wybuchowa, powiedzmy to tak, eksplozja w cylindrze, bo tak coś tam dzieje, tam eksploduje mieszanka paliwowo-powietrzna, jeśli ta mieszanka, moi drodzy, wybucha i napiera na pierścień, i ten pierścień jest w kształcie takiego jakby stożka, to dzieje się teraz tak, że ta siła tego ciśnienia rozpiera ten pierścień i dociska go bardziej do ścianek cylindra. Co nam to daje? Daje nam to, że jest lepsza szczelność, lepsze przyleganie i pierścień się lepiej wtedy dociera do tego cylindra. I obydwa pierścienie są tak samo skonstruowane, więc nawet jakbyście je włożyli odwrotnie, to tych pierścieni nie zamontujecie. Trzeba go wsadzić w odpowiedni sposób. Drugą sprawą jest to, że w tym zestawie, już to pokazuję, kurczę, gdzieś tu przeorałem. O, w tych zestawach są zawsze dwa zestawy pierścieni. Jeśli wam by się, coś by wam się stało złego z jednym, to macie zawsze drugi na zapas. Tym się różni WM Motor od innych marek. Zawsze mamy dwa zestawy pierścieni. Dobra, pamiętajmy. Ciemny, czarny na dół, srebrny do góry. Zakładam pierścienie, montuję tłok, zestaw w końcu i już próbujemy za chwilę odpalić. Tak, moi kochani, jak widzicie, mam już założony cylinder. Założona głowica komory spalania, powiedzmy głowica. I teraz musimy dokręcić tą głowicę z odpowiednią siłą. Instrukcja serwisowa mówi, że dokręcenie tej głowicy to jest zakres od 19 do 22 Nm. Ja wam to pokażę w tabeli instrukcji serwisowej. Spróbuję to jakoś wam zaprezentować, żebyście mogli zaobserwować. Ok. Więc mamy tutaj
cylinder head securing nut. 7 razy 100, 7 razy 1, 7 mm średnica, średnica szpilki razy 1 mm skok, 19 do 22 Nm. A śruby pokrywy tej głowicy cylindra mamy od 10 do 12. I tutaj oczywiście kleju nie stosujemy, bo tutaj widzicie, mamy też wyszczególnione, które śruby wkręcamy na kleju, żeby nam się nie odkręciły, prawda? Także ja biorę klucz dynamometryczny, taki klucz możecie u nas w sklepie zakupić. Będę dokręcał teraz, że tak powiem, tę głowicę. Okej. Właśnie, jak my to dokręcamy? No, taki klucz działa w ten sposób, że ustawiamy odpowiednią siłę tutaj na kluczu, 22 Nm, jak tą górną granicę sobie ustawiłem. I dokręcamy tak długo, aż nam ten klucz strzeli. Czk. Więc pierw tutaj jest takie pierwsze dociągnięcie lekkie. Tak sobie z jakąś siłą dokręcimy, żeby po prostu nie dokręcać od razu, bo jak będzie jedna szpilka luźna, to nam się podniesie, to może się coś wykrzywić. Więc musimy troszeczkę tutaj, żeby nam przytrzymało. O, tak samo tutaj, chyba palcami się da. Już się zrobił taki luz. Dobra. Jak czujemy opór, to już nie dokręcamy. Dopiero potem będziemy dokręcali, jeśli te wszystkie szpilki będziemy mieli wstępnie dociągnięte. Jak wiecie, no, precyzja przy takich pracach jest bardzo ważna. Dobra, zaczynamy od którejkolwiek. Na krzyż to kręcimy, nie ma kolejności, byle by było na krzyż. To kręcimy i słuchamy. Musi być kliknięcie klucza przy dokręcaniu. Jeszcze nie ma. Jest, już klucz nam przeskoczył, widzicie? Następna szpilka. Dokręcona. Kolejna. Jeszcze. I jest dokręcona. I ostatnia. Jest dokręcona. Moi drodzy, dlaczego jest to tak ważne, żeby dokręcać, ja się oddalę, żeby dokręcać z równą siłą wszystkie szpilki? Niektórzy tego nie wiedzą, więc to powiem. Chodzi o to, żeby powierzchnia, która przylega do głowicy, była równo dokręcona, ponieważ jeśli cylinder się grzeje, wiecie, żeliwo grzeje się, ponieważ cylinder jest żeliwny, grzeje się inaczej i rozciąga niż aluminiowa głowica, więc ta aluminiowa głowica szybciej się rozciąga niż to żeliwo, więc te dwa metale mają różne temperatury rozciągliwości. Jeśli tam coś będzie, jakaś szpara, cokolwiek, może się coś wykrzywić i będzie przepuszczała uszczelka, wypali uszczelkę, wydmucha, jest koniec. Więc po to dokręcamy, żeby też nie przesadzić z tym dokręceniem, żeby nam się ścianki cylindra nie zapadały do środka, bo ktoś mi powiedział, co ty bzdury pleciesz, chłopie, jak ścianki cylindra ci się zagną do środka. Zauważcie taką jedną rzecz, ci, którzy już mieli taki problem, że ściągnęli cylinder i w miejscu szpilek ten cylinder był tak wyrysowany na wprost. Świadczyło to o tym, że ten cylinder był za mocno dokręcony, dlatego te wewnętrzne ścianki się minimalnie po prostu do środka zapadły. Niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, ci co tutaj inżynierowie piszą jakieś bzdury, ale jak za mocno dokręcimy taką głowicę i teraz tak, szpilka jest bardzo twarda, trzyma nam to bardzo mocno wszystko ściągnięte. Cylinder się rozciąga i to wszystko jest tak wyliczone, że te szpilki z cylindrem rozciągają się w taki sposób równomierny, że nie powoduje to, że zapada się cylinder do środka. Tuleja po prostu się zrobi taka, ja to mówię w powiększeniu, że tuleja się zapada do środka, robi się tutaj taka przestrzeń mniejsza na środku cylindra, w miejscu szpilek. Tłok jest idealnie okrągły, cylinder nowy jest idealnie okrągły, a jak to się tam zapadnie, to się wyrysowywują takie cztery rysy w cylindrze i tłok też jest przytarty i każdy mówi, puchnie tłok. To nie jest puchnięcie tłoka, moi drodzy, bo tłok się zawsze będzie rozciągał. Tym bardziej na dotarciu, bardziej się musi spasować, więc docieramy silnik, prawda? Więc jeśli my za bardzo dokręcimy i ta siła nie ma gdzie uciec po prostu, ten cylinder nie ma gdzie się rozciągnąć, to szpilki trzymają to wszystko, a ten środek po prostu się gdzieś, no ta siła gdzieś musi, moi drodzy, ujść.
bo fizyki nie oszukamy. Jeśli nie mamy miejsca w górę, no to pójdzie do środka. Tuleja jest gruba, ale metale mają tendencję do wyginania się, jak wiecie. Więc dlatego mamy odpowiednią siłę do ciągnięcia tych szpilek, żeby nam się te ścianki nie zapadały. I nie będziemy mieli tych zarysowań, nawet jak przegrzejemy ten silnik, czy on za szybko się rozciągnie. A jeśli macie takie cztery zarysowania, to znaczy, że ten cylinder był za mocno dokręcony z głowicą. Więc nigdy nie dokręcamy tego tak... Można na wyczucie, ale tak, no, wiecie co, nawet na oko to chłop w szpitalu umarł, kiedyś się tak robiło, aczkolwiek nawet w naszym momencie wszystko się robiło na klik, na dynamometryczny klucz, żeby to miało ręce i nogi. Taki silnik ręcznie dokręcony bez takiego klucza pojedzie, on będzie jeździł, tylko że będzie krócej żył, prawda? Jak mu dacie, że tak powiem, w tyłek, dacie po gazie, on się mocniej zagrzeje, tłok spuchnie. Zawsze tłok puchnie, pamiętajcie. Zawsze tłok puchnie. Puchnie to znaczy, że się rozciąga. To nie ma, że on puchnie, bo się zaciera, bo jest zły tłok, tylko ten tłok będzie zawsze się rozciągał. A jeśli on się za szybko rozciąga, to znaczy, że coś macie źle z cylindrem, albo z waszym składem mieszanki coś jest nie tak, źle wyregulowany gaźnik. To ma wszystko wpływ na to, czy wasz dwusuw będzie prawidłowo pracował. Powiem wam tak, zatartych czterosłupów w mojej, że tak powiem, już 16-letniej czy 17-letniej praktyce miałem może z 5, ale to wszystko było z winy użytkownika, bo nie było oleju. Nigdy nie miałem tego problemu z przegrzanym silnikiem wskutek źle dobranego składu mieszanki. Dwusłupów to zrobiłem chyba może, nie wiem, może z 1000 już zrobiłem przez te 16 lat. I większość to były albo za małe dysze, za gorący silnik, źle dokręcona głowica. Aczkolwiek te dokręcenie głowicy też ma znaczenie w czterosuwie. Z tym, że wiadomo, no, ludzie bardzo, bardzo, bardzo dużo dwusuwów, że tak powiem, tuningują, ale nie mają pojęcia o tym, jak to zrobić. Włożenie samego cylindra to nie jest wszystko, moi drodzy. Dobra, u tuningu może zrobimy kiedyś materiał. Dobra, ja tą resztę już dokręcę poza kadrem, szybko polecimy, zaleję sobie płynem chłodniczym, sprawdzimy szczelność, sprawdzę sobie wydech, który muszę sprawdzić, czy tam nie ma jakichś drobin, no i będziemy uruchamiali ten silnik, moi kochani. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, nie bez powodu tu pokazałem wam głowicę, ja zrobię zoom na tą głowicę, zobaczcie, jak widzicie, w tej głowicy jest zamontowany termostat. Jeśli termostat jest sprawny i silnik się nie przegrzewa, moi drodzy, nie wyjmujcie pod żadnym pozorem termostatu. Dlaczego? Jeśli chcecie, żeby wasz silnik miał moc, żeby miał niskie spalanie, no żeby pracował jak należy, prawidłowo, nie możecie wyjąć termostatu. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to mieć niedogrzany albo za bardzo wychłodzony silnik. Po co jest termostat w silniku spalinowym, moi drodzy? Do utrzymania jednostajnej temperatury, a działa to w ten sposób, że w termostacie jest tutaj akurat taka, tutaj akurat w tym termostacie nie, bo w tej głowicy jest taka rurka obiegowa, która krąży, pozwala wodzie powoli krążyć w obiegu zamkniętym. Jeśli temperatura przekroczy 90 stopni, czy 75, ja nie wiem, jaki to jest termostat zamontowany, może będzie pisało, czekajcie. Nie widzę. 80 stopni tutaj jest. Jeśli temperatura silnika przekroczy 80 stopni, termostat się otwiera i wymienia wodę z chłodnicy na zimną. Po czym zamyka się znowu i znowu cykl się powtarza. Ja wiem, że są fachowcy, garażowi, mechanicy, nie obraźcie, że tak na was mówię, ale wiele ludzi robi tak, że wyjmuje ten termostat, żeby silnik miał lepsze chłodzenie. Nawet w 70 nie powinniście tego robić, bo tak jak mówię, dogrzany silnik naprawdę pracuje całkiem inaczej, lepiej pracuje, ma lepszy moment, ponieważ jest ciepły, a jak silnik jest zimny, no to już jest wtedy kapa. Mówią ludzie, że no przecież u nas jak są upały po 30 stopni, to ten silnik się na skrzyżowaniu przegrzeje. On się nie przegrzeje, moi drodzy, on jest tak zaprojektowany, że się nie przegrzeje. Aczkolwiek silniki, cylindry do chłodzone cieczą są troszeczkę bardziej spasowane, mają mniejszy luz natłoku niż chłodzone powietrze, musicie o tym pamiętać. Dlatego termostat jest bardzo, bardzo potrzebny. Sprawdźcie, możecie sobie przeprowadzić eksperyment, jak jeździ silnik
bez termostatu, a jak jeździ silnik, jaki ma moment obrotowy, jak się zbiera, od, zbiera mam po na myśli to, że po otwarciu gazu, jak on startuje, po prostu jak on pracuje z termostatem, kiedy ma taką temperaturę 70, 80 stopni, nawet 90 czasem. Także dlaczego tak się dzieje? Bo jeśli wpada zimne powietrze do gorącego silnika, rozpręża się automatycznie, już mamy walnięcie takie, plus wydech sportowy, naprawdę na 50 to nam daje bardzo fajne wyniki. Dobra, tyle w temacie, moi drodzy, tego termostatu, który jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o silnik spalinowy. Głowica dokręcona, pokrywa głowicy również, wymieniona oczywiście uszczelka taka ringowa, która jest w zestawie tutaj zawsze w tych cylindrach. I teraz ważna rzecz, którą musimy zrobić, moi drodzy, zawsze bierzemy, zanim uruchomimy ten silnik, zanim uruchomimy silnik, zawsze lekko obracamy tym tłokiem, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś zacięć, czy tłok się nie blokuje w górnym martwym punkcie, czy przypadkiem tłok gdzieś się nie opiera. Ale w tym wypadku, jak widzimy, wszystko gładko pracuje, więc będziemy mogli przystąpić do uruchomienia silnika. Jestem na etapie montażu tłumika, ale tak jak wcześniej powiedziałem, sprawdzimy, czy w tym tłumiku przypadkiem coś się nie osadziło. Dopiero go tylko zdjąłem, nic nie ruszałem, więc spróbujemy go tutaj może... Coś tam słychać. Zobaczcie. Gdybyśmy nie sprawdzili tego, mielibyśmy kawałek pierścienia z powrotem w cylindrze. Zobaczcie. Gdybym tego nie sprawdził, siła podmuchu tej fali uderzeniowej, która się wraca do wydechu, bo tak działa wydech sportowy, wrzuciłaby to z powrotem do cylindra. Powiem wam tak. Prawdopodobieństwo jest bardzo niskie, ale przy tej prędkości, w której to się dzieje, może tak się stać, że akurat tłok będzie otwarty, poleci, koniec, znowu wymieniamy cylinder. I zobaczcie, takie błahe rzeczy, na które rzadko kto zwraca uwagę, ja też się uczyłem sam, powiem wam szczerze, bo tego w żadnej szkole nie uczą, wiecie? W żadnej szkole was tego nikt nie nauczy. Jeśli nie będziecie mieli dobrego w warsztacie, nie wiem, mechanika, majstra, ja nie lubię nazwy, stwierdzenia majstra, albo takiego, że tak powiem, takiej nazwy człowieka majster, bo to mi się bardzo, bardzo źle kojarzy z mojej szkoły mechanicznej, gdzie majster kazał mi przez pierwszy rok zamiatać cały czas warsztat. To z 3 lat ja trochę straciłem na zamiatanie, no to czego my się w 3 lata nauczymy, tak samo jest z naszym chorym przepisem na prawo jazdy. Ja to muszę to powiedzieć, bo kto się przez 30 godzin nauczy jeździć na prawo jazdy? Niech to jest 60 godzin. Nie ma siły. Nie ma siły, naprawdę. Prawo jazdy, ja mam całkiem inny temat. Powinno się jeździć z jakąś osobą, która ma prawo jazdy. Osoba siada, uczestniczy w ruchu, jeździ, uczy się, wtedy idzie na egzamin. Bo potrafi jeździć. Co przez 30 godzin się nauczymy, jak się jedzie z instruktorem do McDonalda po hamburgera, bez sensu. I to samo jest, było w tych szkołach. Ja nie wiem, jak jest teraz, moi drodzy, ale mam dużo... kilka przypadków miałem, że ktoś mi tam napisał, że podobnie, że to się nic nie zmieniło, więc... Moi drodzy, jeśli nie... Do wszystkich warsztatów, którzy mają uczniów. Jeśli, moi drodzy, nie... tak patrzę na kamerę, bo ja dzisiaj nie pracuję, czy ktoś nie przyjechał. Moi drodzy, jeśli nie dacie tym ludziom silnika do ręki, nie uczcie ich, bo to nie ma sensu. On patrząc na to, nie dotykając tego, niczego się nie nauczy. Naprawdę niczego się nie nauczy. Dobra, ja montuję ten wydech, zalewam to, ten silnik płynem chłodniczym. Pamiętajcie, tutaj się nie odpowietrza układu, dlatego że on ma układ samoodpowietrzający, więc nie ma żadnej, że tak powiem, żadnej obawy, że będzie zapowietrzony. Wydech zamontowałem, zalałem, moi drodzy, płynem chłodniczym cały układ. Zostawiamy go na jakieś pół godzinki. Przychodzimy po pół godzince i patrzymy, czy nie mamy jakichś wycieków spod uszczelki, spod cylindra z przodu, spod węży. Jeśli wszystko wydaje się suche i szczelne, możemy przystąpić bezproblemowo do uruchomienia silnika. Tylko musicie pamiętać o jednej rzeczy. Po uruchomieniu silnika, moi drodzy, nie dajemy go od razu, że tak powiem, na maksa.
lekko można go przygazować, to nie zaszkodzi, ale pozwólmy mu się zagrać temu silnikowi, żeby on sobie popracował, żeby nabrał temperatury. Jeśli mamy termostat, to szybko nabierze temperatury, ponieważ wiadomo, że ten obieg zamknięty jest bardzo mały, a ten duży jest na tyle wielki, że jak się termostat otworzy, to się schłodzi cylinder, ale będzie zawsze ciepły, więc pozwólmy mu pochodzić, niech on się zagrzeje. Zaobserwujcie w tym momencie też, czy przypadkiem nie zaczyna coś wyciekać, bo czasem jest tak, że jak jest silnik zimny, wszystko pasuje, a jak on się lekko zagrzeje, to zaczynają się pojawiać jakieś wycieki, gdzieś jakieś pocenie, trzeba zareagować wtedy, albo coś leciutko dociągnąć, albo z powrotem zlać olej, płyn chłodniczy, zdjąć, jeśli to jest tutaj gdzieś pod głowicy, tej kopuły głowicy. Trzeba to zdjąć, sprawdzić, czy tam nie ma jakichś nierówności, nieczystości i wtedy z powrotem zamontować. Po prostu trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie wycieka płyn chłodniczy. Zagrzewamy go, niech on sobie pochodzi z pół godzinki, lekko gazując, żeby wypalił olej, żeby silnik nabrał temperatury. Potem możemy śmiało, jeśli oczywiście nie ma żadnych wycieków płynu chłodniczego, możemy usiąść na niego, przejechać się delikatnie. I najważniejszą rzeczą jest, moi drodzy, docieranie. Jakieś 2,5 tysiąca kilometrów, tak nie więcej niż 50-60 na godzinę, i nie osiągajmy maksymalnych obrotów silnika, bo to mu naprawdę szkodzi. Nie wiem, czy wielu z Was, którzy mieli do czynienia z pojazdami, ze skuterami, motorowerami, ja nie mówię o motocyklach, które jeździły na blokadzie i przyjechały na tej blokadzie na przykład 5000 kilometrów, po odblokowaniu tej silnik to takiego powera dostanie, że głowa boli. A te, które nie były odblokowane i były tak docierane niezbyt, że tak powiem, z głową na karku, to ten silnik mocy nie ma. To ten odblokowany po przyjechaniu tej samej odległości kilometrów, który jest dobrze dotarty, nieżyłowany, lepiej pracuje i dłużej żyje niż ten dotarty źle, który dostał od razu w dupę tam, boch, wpierony, nie? Dobra, ja spróbuję uruchomić silnik, zobaczymy, co się będzie działo, zaraz do Was wracam. Tak. Silnik ma włączone ssanie, spróbujemy go uruchomić, zobaczymy, co się będzie działo. Stacyjkę bym włączył, nie? O! Łapie. Widzicie to? Nie wiem, czy zauważyliście to, co ja, ale no, to, o czym mówiłem, moi drodzy, żeby sprawdzić, ja Wam zooma zrobię, leci z pilota, dlatego dłużej. Widzicie to? Zaczyna nam tutaj wyciekać spod tej uszczelki, jest nieciekawie. No, będę musiał to zdemontować, zobaczyć, co się dzieje. Wyczyścić, no i z powrotem zmontować, żeby to miało ręce i nogi, bo widzicie, jednak coś jest nie tak, no. Widzicie, ja już tyle lat przy tym pracuję i zdarza się, że coś pójdzie nie tędy, a co mają powiedzieć ludzie, którzy zaczynają i z tym się zajmować i też coś nie zgodnie jest z tym. Z oczekiwaniami, dobra, ja się zabieram za to, zobaczę, co tam się z tym dzieje. Tak, moi drodzy, sprawa się wyjaśniła, chyba z racji mojego wzroku, dosyć słabego, okazało się, że niedostatecznie wyczyściłem tą powierzchnię w jednym miejscu i też dlatego okazało się tutaj, że jest wyciek. Druga strona medalu to są uszczelki metalowe, które są stosowane tutaj. I do tego modelu nie ma innych, nie widziałem innych uszczelek, bo gdyby były akcesoryjne, to zamontowałbym je, bo są takie uszczelki, zapomniałem, jak się ten materiał nazywa, klinkierowe, o, klinkierowe wewnątrz są, gdzie jest uszczelniany cylinder, taka aluminiowa jest, że tak powiem, takie wypełnienie, żeby się nie wypaliła, ale tutaj ten klinkier na pewno lepiej by trzymał niż ta metalowa. Taki sam problem jest w tych cylindrach, które teraz kupujemy do Suzuki Katany, nie wiem czy albo Aprilia SR 150 dwusuwów, gdzie te metalowe uszczelki mają bardzo małą powierzchnię i one naprawdę ciężko je uszczelnić. Co ja zrobię? Wiecie, ja nie jestem zwolennikiem uszczelniania czegoś jakimiś szczelniwami, silikonami, ale w awaryjnej sytuacji, bo ja ten motor dzisiaj muszę oddać, jest sobota,
a syn pana Leszka jeździ tym motorowerem na praktykę, także musi go mieć na poniedziałek sprawny, bo musi jechać do pracy. Więc moi drodzy, na praktykę czy do pracy, jakoś tak. Więc moi drodzy, ja dzisiaj pozwolę sobie nanieść tutaj, że tak powiem, bardzo cienką warstwę takiego szczelniwa, które mam, którego Hydrika, którego CX80, którego używam. Jest to bardzo fajna sprawa, bardzo dobrze to uszczelnia. Przykręcę, odczekam pół godziny, aż to stężeje. Aha, wcześniej jeszcze odczekam 15 minut bez montażu tego, zanim zamontuję, żeby zrobiło się to takie bardziej gumowe, żeby tam się zrobiła taka uszczelka dosyć twarda, bo jak to zgnieciemy, to nam wypłynie. Jak ona troszeczkę stężeje, to nam dociśnie i uszczelni i będzie ok. I będziemy mieli szczelność. Nie zauważyłem objawu, moi drodzy, nieszczelności z komory chłodzenia do cylindra, bo wtedy mielibyśmy sytuację pod tytułem motor by gazł, strzelał i nie szłoby go wkręcić na obroty, więc tam na pewno nie dostaje się żaden, że tak powiem, żadna ciecz. I spod cylindra też na nie cieknie, tylko tutaj mamy wyciek, więc ja to tutaj uszczelnię. Odtłuścić trzeba przede wszystkim, bardzo ważne, żeby odtłuścić dokładnie to po tym płynie, bo on jest taki śliski i to szczelniwo nam do tego nie przylgnie. Także ja się zabieram za pracę, za chwilę zobaczymy, jaki będzie z tego efekt, moi drodzy. Tak, zamontowałem już kopułę głowicy, podłączyłem wszystko i czekam teraz, aż to wyschnie. Ja oczywiście odczekałem też ten czas, o którym powiedziałem, tych 15-50 minut, żeby to mi przyschnęło, zanim to założę. I zobaczcie teraz sobie, ja wam zrobię zbliżenie. Jest to posmarowane w miarę, że tak powiem, no niedużo, ale żeby to miało szczelność i zobaczcie, kurczę, przepraszam. Żeby to miało szczelność i też wygląd estetyczny. Zobaczcie, ja tego nie obcierałem w ogóle, to nie jest wytarte. Zatem, jak widzicie, no można coś zrobić fajnie, żeby wyglądało i miało też, spełniało swoją funkcję, prawda? Zobaczcie, jak ładnie jest nałożony ten silikon, jest to dokręcone już. Nic tam nie wyszło, ani za dużo, ani za mało tego w sam raz, więc powiem wam tak, no zdradzę wam taką jedną tajemnicę na temat, że tak powiem, uszczelniania takich rzeczy niekoniecznie silikonem, albo też silikonem. Jak będziecie pracowali tyle lat przy tym, co ja, to dojdziecie do wprawy, bo no nie ukrywam, czasem trzeba coś zastosować, jak w tym wypadku widzicie. Założyłem nową uszczelkę, no niestety mój błąd był, bo nie dopatrzyłem, że zostało niedoczyszczone, ale profilaktycznie dałem to szczelniwo, żeby to już na pewno było szczelne, żebym nie musiał tego kolejny raz rozbierać, wymieniać uszczelki. To wystarczy, nie jest tego nawalone na tyle, że to gdzieś tam nam w środku wypłynie, jak to niektórzy widzicie na niektórych moich filmach, jak pokazuję, jak ludzie robią na silikonie, że po prostu wszystko wypływa do środka, kanały olejowe w czterosuwie są zatkane, albo w dwusuwie tak to wypływa, że aż wpada do silnika, benzyna to rozpuszcza, wchodzi to w cały układ, że tak powiem, korbowo-tłokowy, to jest masakra. Silikonu zawsze tyćkę, milimetr wystarczy, moi drodzy, on się ładnie rozpłynie, dopasuje i nawet nie trzeba tego wycierać. Nie taką centymetrową, że tak powiem, grubość tego nakładamy. Dobra, czekam ten czas 15-20 minut, aż to stężeje, wyschnie, bo to naprawdę szybko działa. No i spróbujemy ponownie to zalać i zobaczymy, czy już jest to szczelne. Tak. Mamy ponownie, już jakieś 40 minut czekałem, wszystko ładnie już zaschło, także zalałem płynem chłodniczym ten silnik, zobaczymy teraz, co się będzie działo, czy będą jakieś wycieki po uruchomieniu silnika. Pięknie! Od ręki odpala, także bardzo dobrze silnik pracuje. Spróbujemy go zagrzać i zaobserwujemy, czy coś się stanie. Ja ten silnik zagrzeję i zaraz do was wracam. Moi drodzy, silnik zagrzany, jest ciepły, także jak widzicie, nie ma już żadnych wycieków, wszystko sucho. Dla potwierdzenia zbliżenie zrobię. Może ręcznie będzie szybciej. Zobaczcie, suchutki jest cały cylinder, wszystko jest elegancko, więc tutaj naprawa powiodła się w 100%.
Także jak widzicie, takie szczegóły są bardzo ważne. Nie zawsze wszystko jest chyba dopracowane do końca, moim zdaniem. Niedopatrzenie moje, to już się przyznaję, ponieważ no niezbyt bardzo precyzyjnie chyba wyczyściłem tą powierzchnię tego górnego, tej pokrywy głowicy. I stąd taki problem. Moi drodzy, oczywiście myślę, że film Wam się przyda. Jeśli się podobał, to proszę o łapkę w górę. Zachęcam do zdrowego komentowania, oczywiście pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je. Jeśli będę miał czas, naprawdę odpowiem na wszystkie pytania. Bardzo wielka, jedna wielka, potężna prośba ode mnie dla Was. Nie zadawajcie pytań nie na temat tego silnika, nie na temat czego innego, tylko nie na temat tego silnika. Ponieważ tak, wy robicie taką rzecz, ja publikuję film o czymś i proszę, żeby jeśli ten film dotyczy na przykład Derby Senda, silnika tego, który tu jest zamontowany, D50W0, tak, dobrze mówię, to pytajcie o problemy związane z tym silnikiem, nie o na przykład, proszę pana, nie odpala mi skuter, co mam zrobić. Nie będę odpowiadał na te pytanie, trzymajmy się jakichś tam, że tak powiem, reguł. Jeśli mamy odcinek o takim silniku, wszystko co na temat tego silnika zadacie pytanie, postaram się w miarę szybko odpowiedzieć. No ja nie mam naprawdę czasu siedzieć i tam przeglądać tego YouTube'a. Mam powiadomienia, ale wyłączyłem je, niestety wyłączyłem je, ponieważ adres mailowy, którego używam w firmie, był podpięty pod ten z YouTube'a na powiadomienia, więc zasypany byłem takim spamem z YouTube'a, że naprawdę musiałbym spędzić jeden dzień, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, które się nie kończą, a nie do końca związane z danym odcinkiem. Więc bardzo wszystkich proszę, jeśli zadacie pytania, wyłącznie na ten temat. Nie zadawajcie pytania na temat inny. Jeśli macie jakieś sugestie, mamy taką zakładkę społeczność. Tam można wywołać jakąś dyskusję, napisać temat. Można tam komentować. Także jeśli macie jakieś pytania, piszcie je tam, nie pod filmami. Ja postaram się do tego odnieść. Wszystkie Wasze sugestie oczywiście biorę pod uwagę. Wszystkie Wasze uwagi. Jeśli będzie coś do nagrania, ktoś tam pisze, nagraj Pan o gaźnikach, o regulacji. Ja się zbieram cały czas do tego, tylko naprawdę to nie jest prosta sprawa. Dobrze. Moi drodzy, jeśli Wam się film podobał, zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę, jeśli tak. No i komentujcie, czy film się przyda, czy Wam się podobał, czy są rzeczy, o których nie wiedzieliście, o których powiedziałem, bo tak jak wcześniej powiedziałem, nie wszystko, takich rzeczy Was w szkole nikt nie nauczy, naprawdę. W szkole macie podstawy, wymiana uszczelki, to tak, rożon ma być ustawiony tak. Ale jeśli chodzi o bardziej głębokie zagadnienia pod tytułem rozpoznawania jakichś usterek, no to tego w szkole nie mamy. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj jest sobota. Chłodno, pochmurno, deszcz pada, jest zimno, 8 stopni tylko i nie jest to ciekawe, naprawdę nie jest to ciekawe. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się moi drodzy.